dobra to akurat konstrukcja ciągnika, jeżeli chodzi o niesprzyjający jakby większych problemów w eksploatacji. No i takich trochę tutaj grubszych, droższych w tym sensie części niestety trzeba było zamontować. Można powiedzieć, ktoś powie, że to kurczę, to może mało istotne. Może jest to mało istotne w ciągniku typu Ursus 1614 czy C330. Witam serdecznie z warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie pod Górnym. Warsztat, w którym mamy tutaj trzy ciągniki Massey'a Fergusona. Jeden w trakcie, jeden czeka właściwie już teraz na rozpoczęcie prac. No a tutaj ten skończony ciągnik, o którym tutaj był już film, obiecałem jakby ciąg dalszy filmu. No niestety troszeczkę mi czasu zabrakło, a mechanicy się spieszyli, żeby jak najszybciej go skończyć. No, chcieli go skończyć w listopadzie, no nie udało się. Skończyli go 1 grudnia tak dokładnie, no bo dzisiaj mamy, przynajmniej w czasie, gdy nagrywam ten film, to jest 1 grudzień, już jest popołudnie, tak dosyć późne. No i teraz troszeczkę czasu znalazłem i mówię, to przyjdę, omówię chociaż, co przy tym ciągniku było robione, a przy okazji też poruszę jedną dosyć istotną kwestię, ale to po kolei zaczniemy opowiadać o ciągniku. Ciągnik Massey Ferguson 5465, rocznik 2005, czyli pełnoletni 18-latek. Jeszcze tutaj, jak widać, był sprzedany przez firmę Dom Handlowy Henryki Pawła Korbanków. No bo wtedy jeszcze firma Dom Handlowy Henryki Pawła Korbanków była właśnie importerem i dystrybutorem maszyn Akko, jak i Klasa, a od 2006 importerem maszyn Akko było Korbanek spółka z o.o., a Dom Handlowy prowadził sprzedaż maszyn Klasa. No bo to taki polityczny, czy tam niechęć firmy Klas do marki Akko, albo odwrotnie, no spowodowała takie pewne tutaj perturbacje, że nie mogły być sprzedawane przez tą samą firmę. Wręcz nawet nie mogły stać na tym samym placu i mieliśmy przez pewien okres czasu dwie równolegle działające firmy i w jednym i dwa oddzielne warsztaty, dwa oddzielne magazyny, no bo taka to była potrzeba, ale to już tam było, minęło, nie będziemy do tego teraz wracać, ale to tak tylko chciałem tutaj wspomnieć historycznie, dlaczego tu jest naklejka Dom Handlowy, a nie Korbanek spółka z o.o. Ciągnik, w którym no, przyjechał tutaj, tak jak mówiłem, klient, poprzedni model to był 5460, to są ciągniki pomocnicze pracujące w gospodarstwie. Ten tam miał dużo, dużo większy przebieg, ten tutaj ma niecałe 15 tysięcy. Natomiast, no i tutaj już tam wcześniej pewne rzeczy w tych ciągnikach, jakby w trakcie jakichś tam wizyt takich doraźnych u klienta było stwierdzone, ustaliliśmy, że jak tak się troszeczkę po pracach trzeba ciągniki po kolei, aby na warsztat wziąć, to jest nasz stały klient, który kupił kilkanaście pewnie maszyn od nas. Na przykład ten klient też kupił pierwszego Fenta 824, którego sprzedaliśmy, więc także to klient tutaj od długiego czasu z nami współpracuje, przy tym tutaj w zakresie te sprzedaży maszyn, ale i serwisu, czy sprzedaży części zamiennych. No i tutaj ustaliliśmy, że no zrobimy jednego, zrobiliśmy tamtego 5460, no i wtedy klient jakby zamienił ciągniki, czyli jednego odebrał, a drugiego postawił. W ciągniku usuwany był luz na zwolnicach, tylnych zwolnicach, naprawiany układ hamulcowy, kasowane luzy tylnego podnośnika. Tutaj też na poprzednim filmie było widać, że trzeba było regenerować obudowy zwolnic, tam gdzie przychodzą swożnie do dolnych ramion podnośnika, luz przedniej osi. To, co jak wcześniej też pokazywałem, był robiony, wymieniany tak zwany tłumik drgań, czy tarcz sprzęgłowa, a przy okazji mechanik, jak rozebrał, to stwierdził, że jeszcze jest tam wyciek i niestety trzeba było wałek w skrzyni. Akurat go regenerowaliśmy, to żeby troszeczkę obniżyć koszty. No i tak się troszeczkę niestety nazbierało.
bo może nie aż jakiś gruby remont, natomiast no, tych części troszeczkę tutaj zostało zużytych. Przedniej osi wymieniliśmy słożeń główny tutaj na zawieszeniu, bo niestety już tam był zużyty. Wymienione łożyska na zwrotnicach. Regenerowaliśmy akurat tutaj z lewej strony otwór pod łożysko w osi, ponieważ no, już tam łożysko by samo nie pomogło i trzeba było zregenerować otwór, bo no, troszeczkę luz na łożysku. Jak to pracowało, to niestety wytłukło też górny otwór na obudowie osi. Ten otwór został zregenerowany, łożysko zamontowane nowe i powinno być wszystko ok. Wymienione końcówki układu kierowniczego, drążki. I tak jak mówię, no troszeczkę wał napędowy przedniej osi, no i takich trochę tutaj grubszych, droższych w tym sensie części niestety trzeba było zamontować. I teraz no, można tu kogoś szokować. Pociągnik z 2005 roku, czyli dosyć stary, ale dobra to akurat konstrukcja ciągnika, jeżeli chodzi o nie sprawiający jakby większych problemów w eksploatacji. No i części tutaj zostało założone za no, troszeczkę ponad 50 tysięcy złotych. Ktoś tu może pomyśleć, czy byśmy zgłupieli. Albo na przykład ktoś pomyśli, że mamy takie marże 200%, tak jak czytałem w komentarzu w jednym z filmów, że Korbanek ma 200% marży na części i ktoś sobie może policzyć, że ile to na tych częściach zarobiliśmy. Nie jest 200%, nigdy nie było 200%, nie wiem skąd ktoś tak napisał, chyba tylko tak zatrzepnie, no bo marże kilkuprocentowe gdzieś są na częściach, przynajmniej takie marże mają dealerzy, natomiast czy tam producent maszyny dokłada, pewnie każdy gdzieś do łańcuszka dołoży swoje ogniwo i ileś procent się zrobi, natomiast nie jest na pewno nigdy 200%. Chyba że porównuje się cenę części oryginalnej z podobną częścią w zamienniku, ale to też pewno dużo gorszej jakości, no bo to też przy naprawach, tak jak tutaj wielokrotnie podkreślałem, to trzeba zawsze zdroworozsądkowo podchodzić i części, które można założyć w zamienniku, to się zakłada w zamienniku. Na przykład w zamienniku są założone wieszaki tylnego podnośnika, no bo cena, różnica w cenie jest dosyć duża, ale tutaj akurat do tej naprawy tutaj zużyliśmy dosyć dużą ilość części oryginalnych, no bo też nie wszystko w zamienniku idzie kupić. Na przykład w oryginale jest zamontowane to ramię podnośnika, jedno, drugie. Ramiona trzeba było wymienić, ponieważ tutaj w zasadzie tego wielofrezu już nie ma, więc istniało duże ryzyko, duży luz był. No i w zasadzie praktycznie można powiedzieć graniczące z pewnością, że przy podnoszeniu cięższej maszyny prawdopodobnie no, nie szłoby to do góry tak jak powinno iść i gdzieś by się coś tutaj wykrzaczyło i nie daj Boże jeszcze spadło. No i teraz przykładowo to ramię można by tu obstawiać, ile to kosztuje i czy Korbanek faktycznie dołożył 200% marży, to ja może bym konkurs ogłosił, ale nie wiem, czy to będziemy się bawić tutaj w konkurs. To ramię, cena cennikowa tego ramienia można sprawdzić oczywiście u dealera Akko czy tam Masseya Fergusona. Można sprawdzić na naszej stronie internetowej, w e-sklepie. Cena cennikowa określona przez producenta ciągnika, czyli przez firmę Akko, to jest 1151 zł. Tyle to kosztuje cennikowo. Finalnie klient u nas zapłaci poniżej 1900 parę 10 zł, czy paręnaście złotych. Tak jak powiedziałem, można sprawdzić. Ja tu położę karteczkę z numerem katalogowym, żeby może ułatwić. Przeczytam ten numer katalogowy 37 96 039 M4. I proszę sobie sprawdzić, czy faktycznie mamy 200% marży na częściach. Ceny części oryginalnych do maszyn Akko i na przykład Klasa raczej mamy na tym samym lub niższym
poziomie niż aktualni autoryzowani dilerzy tych marek. Mówimy o częściach oryginalnych, ale też do napraw dosyć często używamy zamienników bardzo dobrej jakości, ponieważ ja wychodzę z założenia, że jeżeli zastosować zamiennik, to taki, żeby to się za chwileczkę nie zepsuło, więc tutaj też nie można popaść w jakąś skrajność i zakładać części wątpliwej jakości, ponieważ na później ewentualne reklamacje niestety mogłyby się czkawką odbijać, więc lepiej założyć zamienniki sprawdzone, dobrej jakości i nie zawsze trzeba stosować części oryginalne, żeby obniżyć, żeby tutaj troszeczkę koszty właśnie napraw obniżyć. No ale tutaj się nazbierało, tutaj mamy przekrój tych części, czyli wał napędu przedniej osi, to jest część pod silnikiem, tam to jest część już dalej, która idzie tam do skrzyni, no i troszeczkę, tak jak mówię, akumulator olejowo-gazowy, tu jest właśnie stworzeń główny zawieszenia przedniej osi, wymienialiśmy końcówki hakowe, bo też tutaj są już zużyte od tylnego podnośnika, mamy wymienione końcówki dolnych ramion, te, które tam, gdzie ten stworzeń był luz, tak jak widać, też tutaj jest luz. Ten luz, można powiedzieć, ktoś powie, że to kurczę, to może mało istotne. Może jest to mało istotne w ciągniku typu Ursus 1614 czy C330, 360. Natomiast ciągnik, który podnośnik, którego steruje układ elektroniczny AHR, niestety no, musi mieć tutaj dosyć to wszystko spasowane, ponieważ przy takich jakichś luzach, tu akurat ten ciągnik nie, ten model, bo ten model ma troszeczkę gdzie indziej czujnik tutaj siły ciągu ma przy trzecim punkcie, w górnym punkcie zawieszenia, natomiast no, większość ciągników czujnik siły ciągu właśnie zamontowany jest tutaj w tym miejscu i jeżeli tutaj mamy luz, to dochodzi do zafałszowania odczytów, no i niestety wtedy na polu może wyglądać, jakby przeleciało stado dzików, a nie dobrze ustawiony pług na przykład. Tu mamy te wieszaki, które też tutaj zużyte. Tutaj jak ktoś zobaczy, o, może będzie widać. Musieliśmy wymienić, ponieważ są na tyle zużyte. Ta śruba jest skręcona dosyć daleko, bo widać, że wystaje bardzo mało. Mniej więcej dotąd jest skręcona ta śruba. I widać, jak to już lata, więc to też na słowo honoru się trzymało i przy jakiejś cięższej maszynie niestety mogłoby to wyjechać. Także te wieszaki są zamontowane nowe, ale tak jak powiedziałem, w zamienniku w zasadzie niczym się nie różniące od oryginału, ale cena znacznie, znacznie niższa. Mamy też tutaj, to widać, tarcze hamulcowe zużyte. W zasadzie prawie, że do zera zjechane. Tu już nie ma śladu prawie, że po okładzinach. Ten tłumik drgań, regulator ciśnienia w układzie pneumatycznym. Tutaj mamy szybko złącze, bo też klient zgłaszał, że był problem z układem hamulcowym przyczepy. Pompkę zasilającą mechaniczną widać wymieniliśmy, ponieważ też tutaj ciekło z niej wszędzie i w zasadzie no to już potem nie ma wyjścia. Czasami jeżeli w tej pompce szczeli membrana, no to zdarza się, że olej napędowy dostaje się do silnika i niestety to może też spowodować jakieś poważne uszkodzenia silnika, bo jeżeli zbyt mocno rozrzedzimy olej silnikowy, czyli obniżymy jego parametry, to niestety może dojść do nawet zatarcia. Poduszki tylnego zawieszenia, tutaj widać zużycie. Przód akurat był dobry i zostawiliśmy. Zawór ogrzewania, to też się z nami niestety psuje. O, tu taka ciekawostka, sprawdzając instalację elektryczną w ciągniku, też mechanik zauważył już tutaj nadpalone, wypalone właściwie gniazdo, czyli gdzieś tutaj doszło do jakiegoś zwiększonego poboru prądu, grzania się. No, mogło to doprowadzić też do takich nieodwracalnych strat w postaci pożaru i tyle by z ciągnika zostało. Tutaj mamy filtr osuszacz układu klimatyzacji. W zasadzie czasami dosyć dużo klientów niestety zapomina, że to trzeba wymieniać. Natomiast no, zalecenie jest takie, że co 2-3 lata w zasadzie taki filtr powinien być wymieniony. Wtedy mamy też pewność, to już też wcześniej mówiłem, że nic tam się złego z układem klimatycznym nie dzieje. Niestety dużo klientów o tym po prostu zapomina. No, to też kosztuje kilkaset złotych niestety, no ale no, jak to mówię, komfort pracy
też kosztuje. Jeżeli chce się mieć odpowiedni komfort w kabinie, no to też trzeba za to zapłacić. Przewód układu klimatyzacji, tutaj się zamienników, na przykład w przewodach, to dosyć ciężko cokolwiek zastosować. Nawet ciężko dorobić i firmy, które specjalizują się w dorobieniu przewodów układów hydraulicznych, raczej nie podejmują się dorobienia przewodów do układu klimatyzacji, ponieważ końcówki, tak jak widać, tu mamy kawałek rurki z mocowaniem do sprężarki. No i teraz no, taki przewód, wiadomo, że firmy nie mają takich końcówek, bo to są jednostkowe rzeczy, gdyby to pewno było powtarzalne i dokładnie w iluś ciągnikach takie samo, to pewnie by się firmy też do tego jakby przyłożyły i dorabiały przewody do układu klimatyzacji. Natomiast no, konstrukcje są różne, te mocowania do sprężarki, w związku z tym no, to pewno się nikomu nie opłaci, żeby mieć takie elementy i być może raz w roku komuś dorobić przewód do układu klimatyzacji. Przewody główne, tutaj widać od akumulatora też wymienione, tak jak widać tutaj te przewody, no ale 18 lat, więc tutaj czego można by się było spodziewać, to po prostu już się zużyło, zmęczyło i niestety trzeba było to wymienić w całości, tak żeby ta instalacja elektryczna też tutaj nie zawodziła w ciągniku. Także tutaj na tym regale plus tutaj jeszcze resztę rzeczy leży w tej skrzyni, no to powiedzmy jest to plus minus około 50 tysięcy złotych i nie ma tutaj marży 200%, powiem inaczej, tu nie ma nawet marży kilkudziesięcioprocentowej, no bo niestety tak mówię, marże kilkunastoprocentowe dzisiaj są już na częściach i tutaj niekoniecznie akurat na tych częściach zarabiają serwisy, a niektórzy klienci są tak przekonani, dosyć często mi się zdarza, jak rozmawiam z klientami, no ale to wyście tam dużo na tym zarobili. No, czasami dajemy większy rabat na częściach łączny, niż zostaje nam marży. Tak się czasami zdarza, no bo tak to tutaj też konkurencja wymusza, no ale też jeżeli stały klient, no to też trzeba to uszanować, że klient korzysta z naszych usług, dlatego też należy tutaj jakby w jakiś sposób nagrodzić klienta za właśnie obdarzenie nas zaufaniem, no i zlecenie nam tutaj pracy w warsztacie. A my to lubimy robić, a jeżeli ktoś robi to, co lubi, to się mniej męczy, więc takiej tej dewizy można by przyjąć. Także całkowity koszt naprawy tego ciągnika jeszcze nie jest tutaj policzony, no dojdzie robocizna, która jeszcze tutaj nie została policzona, bo w zasadzie nie tak dawno mechanicy odeszli od tego ciągnika. Nie mamy jeszcze tej faktur za usługi zewnętrzne, czyli tam regenerację tej obudowy mostu na przykład. Więc tutaj to jeszcze nie jest wszystko do końca jakby policzone. Ceny części to widzę, ile jest na zleceniu, więc mogę powiedzieć i wtedy tą wartość tutaj części. Ale no naprawdę ten remont do tanich, można powiedzieć, nie będzie należał. Ale myślę, że uważam, właściwie jestem przekonany, że w te ciągniki jeszcze warto zainwestować. No bo naprawdę prosty w miarę w obsłudze, nie jest naszpikowany elektroniką. Na pewno nie ma tych wszystkich, teraz okazuje się, że niezbędnych elementów przy silniku typu DPF, SCR. Po prostu zwykły silnik w zasadzie i wtedy też nie ma problemu, bo z silnikami dzisiaj to największy problem to jest właśnie z układami oczyszczania spalin, a nie z samym silnikiem. No ale no to już takie czasy i my na to nic nie poradzimy. I tutaj czasami klienci myślą, że to, nie wiem, wina Korbanka, że taki ciągnik teraz musi kupić, że jest DPF. To nie jest nasza wina, to nawet nie jest wina producentów. To jest po prostu wina uregulowań prawnych, przepisów, które niestety albo stety, no bo to też o klimat trzeba dbać, no już nie dopuszczają do sprzedaży nowych ciągników niespełniających określonych norm emisji spalin. Film może nie był za ciekawy pod względem technicznym, no ale troszeczkę opowiedziałem przynajmniej o częściach. Obiecałem to, więc pokazałem drugi odcinek z tego filmu.
No, ale będzie następny film z ciągnika 6485. Tu jest jeden ciągnik 6485, a w drugim warsztacie, tam teraz jest ciemno, na drugiej hali stoi brat bliźniak, powiedzmy, bo od jednego klienta hurtem przyjechały dwa, ale to też było już wcześniej ustalone, że po pracach jesiennych te ciągniki trafią na warsztat. No i mamy je tutaj dokładnie sprawdzić, przejrzeć, przygotować tak, żeby no nie sprawiały przez najbliższy jakiś czas większych problemów, a tam też niestety troszeczkę się nazbierało, lista podobna lista życzeń jak w tym ciągniku.